jesteśmy z Białegostoku, jesteśmy zespół The Frosts. Trzech braci Mróz założyło ten zespół. Gramy od roku. W zespole jest trzech braci, więc próby odbywają się u nich w piwnicy. Powiedzmy, że ta piwnica jest zaaranżowana w tej chwili na mini studio. Nasz skład to dwie gitary, bas, perkusja i oczywiście wokal. Wyróżnia nas to, że mamy cztery chórki. Czy piosenki są o miłości? Tak jak pisaliśmy sobie, cechuje nas wrażliwe podejście do kompozycji, więc te piosenki są raczej o uczuciach i naszą muzyką staramy się właśnie przekazać te uczucia. Jesteśmy 7on7, przyjechaliśmy z Siemianowic Śląskich i z Katowic. Gramy całe 2 lata razem jako zespół. Gramy coś takiego, muzykę, która tutaj w Polsce jakoś nie jest dobrze sprzedawana po prostu, bo to jest taki rock, można powiedzieć, z silnymi zachodnimi naleciałościami, więc no zobaczymy, jak się sprzeda. Dzisiaj zagramy 2 autorskie numery, bo tak jak właśnie bardzo nam się podoba idea generalnie całego konkursu, że już na początku można sobie w regulaminie przeczytać, że coverom mówimy nie, więc jest to coś dla nas, ponieważ jak najbardziej popieramy tworzenie autorskiego materiału. Zagramy 2 numery, Alone i Bottom of the End. Jest zresztą z całym zespołem, obawiamy się troszkę Marii Peszek, dlatego że to co gramy może po prostu nie podejść pod jej gusta. Nazywamy się Blaze Orgon, jesteśmy z Krakowa. Mamy 3 osoby w zespole, dziewczyny, pragnę podkreślić. Znaczy, nasza muzyka, najprościej ją zdefiniować jako no, pop-punk, taki lightowy. W ogóle, bo nasza muzyka to taka jest, chcemy nią nieść radość światu, no nie żadne takie poważne teksty, tylko właśnie tak po prostu naszym celem jest, żeby ludzie, którzy przychodzą na nasze koncerty, po prostu się uśmiechali. Make More Music jest dla nas szansą na nagranie własnej płyty, na którą niestety nas same nie stać. Poziom był bardzo wysoki. Cieszę się, że fani internetowi w końcu jakoś żywiej zaczęli reagować na to, co się dzieje w konkursie, bo zespoły dzisiaj prezentowały naprawdę rewelacyjną nutę. Ja jestem absolutną fanką The Frost, zespołu, który dzisiaj wygrał i dla mnie to jest w ogóle faworyt wszystkich zespołów, które usłyszałam na przesłuchaniach tutaj w Empiku. Po pierwsze dlatego, że są właśnie oryginalni zarówno w tym, jak brzmią ich piosenki, ale też w tym, jak grają. Grają swoją muzę i to jest wyjątkowe. A poza tym robią to z sercem. To rzadko się zdarza. Bardzo w nich wierzę. Zobaczymy, jak to wyjdzie na finale.